drodzy opiekunowie liturgicznej służby ołtarza oraz wy, drodzy ministranci, bardzo wam wszystkim dziękuję za udział w 25. święcie Dominika Savio. Dostaliśmy od Pana Boga przepiękny czas, przepiękną też pogodę i myślę, że wszyscy byliśmy świadkami pięknej też rywalizacji, czy to na boisku, czy też to na bieżni, ale również poza tymi obiektami sportowymi byliśmy świadkami walki, którą każdy z nas musiał podejmować, walki duchowej, by również z godnością przegrywać. Bardzo naprawdę wam wszystkim gratuluję i dziękuję za waszą też postawę. Zwycięzcy są zwycięzcami, ale wszyscy mamy zwyciężać, wszyscy mamy pokonywać nasze słabości, aby tak jak patron ministrantów, święty Dominik Savio, żyć pełnią życia, którą przyniósł też Jezus. A żyjemy pełnią życia wtedy, kiedy żyjemy w łączności, w łasce u naszego Boga pod opieką Matki Bożej. Drodzy ministranci, 26. święto Dominika Savio w przyszłym roku odbędzie się w Czaplinku. Wspólnocie Czaplinka już dziękujemy za możliwość przybycia i wszystkich już zapraszamy. Co nam pozostaje? Na pewno dar wdzięczności modlitewnej, przede wszystkim Panu Bogu, że pozwolił nam przepięknie ten czas przeżyć, dziękować Panu Bogu za to, co nam też dał. Też czujmy się wezwani do modlitwy dziękczynnej za wszystkie osoby, które pomogły nam to święto zorganizować i dobrze przeprowadzić, szczególnie za mieszkańców Rumi, którzy okazali się bardzo hojni, o wielkich, otwartych sercach. Bardzo też dziękujemy wam wszystkim. I cóż, módlmy się dalej za siebie, abyśmy szli wyznaczoną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, idąc razem z Księdzem Bosco i z Dominikiem Savio. Błogosławionego czasu i do zobaczenia za rok w Czaplinku.